Cześć! Niedawno omawialiśmy, czym jest smog i jak powstaje. Jeśli nie widzieliście tamtego odcinka, nic straconego. Możecie go obejrzeć na naszych kanałach. Dzisiaj opowiemy o szkodliwości smogu i jak sobie z nim poradzić. Zanieczyszczenie powietrza powoduje rocznie więcej przedwczesnych śmierci mieszkańców województwa dolnośląskiego niż wypadki drogowe w całym kraju w tym samym czasie. Przedwczesne zgony w skali kraju szacuje się na ponad 43 tysiące rocznie. W skali świata jest to 3,5 miliona osób rocznie. W przypadku samej Polski przedwczesne zgony kosztują nas ponad 100 miliardów dolarów, około 13% produktu krajowego brutto. Każdego z nas kosztuje to ponad 800 zł miesięcznie. Dlaczego chorujemy lub umieramy z powodu smogu? Przytoczę wybrane efekty zdrowotne. Problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu, problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, astma, rak płuc, nieuleczalna przewlekła obturacyjna choroba płuc, częstsze infekcje dróg oddechowych, niska waga urodzeniowa, obumarcie płodu, przedwczesny poród. Pojawiają się też badania potwierdzające, że nagromadzone skutki smogu w organizmach osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zwiększają ich śmiertelność aż do około 30%. Co musimy zrobić? Ograniczyć procesy spalania paliw stałych i płynnych? Zwiększyć efektywność energetyczną naszych budynków, aby nie musieć ich ogrzewać albo ograniczyć potrzebną do tego ilość energii? Stopniowo wprowadzać technologie bazujące na tzw. czystej energii i zwiększać udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, tzw. OZE. Gdzie szukać wiedzy? Nie bądź obojętny po obejrzeniu tego spotlightu. Przygotowaliśmy kilka źródeł, gdzie możesz poszerzyć swoją świadomość na temat smogu. Znajdziesz tutaj więcej wiedzy o smogu, poznasz aktualną jakość powietrza we Wrocławiu i w województwie dolnośląskim oraz zdobędziesz informacje na temat wsparcia finansowego walki ze smogiem przez Wrocław. Możesz zrobić teraz screenshot. Interweniuj, gdy ktoś pali śmieci albo z komina wydobywa się śmierdzący dym. Powiadom Straż Miejską lub Policję. Jest to karalne. Mamy wpływ na naszą przyszłość.